Czy załóżmy odejście, w sensie, no bo świadkowie też mają swoją literaturę, tak? Mam, tak. Czy na przykład była taka zmiana, że ty odchodząc przerzucasz się trochę na inny rodzaj literatury, czy inne kino, inne filmy? No to tak, najpierw muszę powiedzieć o tej literaturze świadków, bo jeżeli, jak ja byłem świadkiem, ja po prostu byłem pochłonięty tą literaturą i ja czytałem wszystko, co się wydało, co zostało wydane, wszystko czytałem, od deski do deski. I praktycznie w tym okresie, w którym ja byłem świadkiem, to prawdopodobnie nie było żadnej książki, ani żadnego czasopisma, którego ja bym nie przeczytał. Wcześniejsze tak, które wcześniej były wydane, czy też późniejsze tak, to się zgodzę, bo ja już potem nie czytałem, nie? Już po. Ale Aha, czyli rzeczywiście. przestałeś wtedy czytać. Jeżeli To to znaczy po nieraz odejściu? czytałem, nieraz Aha, nie czytałem, raz czytałeś. a Ale już nie nieraz. było takiej Nie, intensywności. nie, nie. Wtedy, wcześniej, jak byłem świadkiem, to każdą od deski do deski, wszystko co z wyjątkiem adresów biur oddziału, to czytałem. Natomiast później zacząłem tak, zająłem się przede wszystkim czytaniem książek, często takich. Pamiętam Tajemniczy Ogród, bardzo mi pomogła ta książka. Ta kojarzysz na pewno, to jest ta o Nawet tym. lektura. Lektura była. No nie wiem, czy była lektura, Chyba tak. ale wiem, że ona mi pomogła. Ona właśnie to jest książka o depresji i o wychodzeniu z tej depresji. I mi to było bardzo potrzebna ta książka. Bardzo, ja pamiętam, że ona bardzo duży wpływ miała. Zresztą ja ją zacząłem czytać jeszcze będąc świadkiem. I właśnie w tym okresie ciężkim ona mi bardzo pomogła, ta książka. Ty powoli zacząłem wychodzić z tych różnych takich względów. Ale wracając jeszcze do tego tematu później, tak, to jedną z najlepszych książek, jakie w życiu przeczytałem właśnie po tym, jak już nie byłem świadkiem, która bardzo mnie zafascynowała, to była Gra Endera. Orsona Scotta chyba, z tego co pamiętam, o dzieciaku, który Który został już. gra w gry i... Piękna książka, bardzo fajna mi się podobała i fajna. Podobno się nie mówi, fajna, ale no dobrze. Film niby jest gorszy, jak z wiadomo, już pojechali tam po nim, ale ja nie chcę go obejrzeć, kiedyś go na pewno obejrzę, na razie nie mam jakoś kiedy. Ale No. sądzisz na przykład, żebyś nie przeczytał, gdybyś ciągle był świadkiem, to nie sięgnąłbyś po tą Myślę, że nie literaturę? miałbym czasu po prostu. Nie miałbym czasu, bo bym czytał inne książki. Ja nie czytałem, nie pamiętam, żebym przeczytał w okresie, kiedy byłem świadkiem, jakąś inną książkę, bo ja po prostu było tyle tego jest, że cały czas masz do czytania coś od świata. Nie, pamiętam jakąś książkę przeczytałem, będąc świadkiem. Chyba Lasy wiecznie śpiewają. Też fajna książka, taka o takim jest jakiejś sadze rodzinnej. Ale nie ma czasu na to, nie ma czasu. Jest taka gruba książka. Pokażesz mi ją? Chyba ją pokażę. No poza Biblią O! oczywiście też, tak? Zobacz, to jest. Świadkowie Jehowy. Głosiciele Królestwa Bożego. Ile ona tam ma stron? Chyba ze 700? Oj, to no. Czy ileś tam? Opasła. Opasła jest. Nie wiem, ile tam No, ma. 700 stron. 700. Blisko. No i tutaj jest niby organizacja, niby A to jest historia. wydana przez Tak, Świadków. przez świadków to jest wydane. I ja ją przeczytałem od deski do deski, tą książkę też. No No i to... oczywiście Biblię, którą też czytałem. No to akurat z Biblii jestem bardzo Ale zadowolony. Biblię też od deski do deski. Tak, też od deski do deski. Też. Ale tą w przekładzie Nowego Świata, czy... W przekładzie Nowego Świata i w przekładach innych również. Aha. Na początku, pierwszy raz jak czytałem Biblię, to nie było jeszcze przekładu Nowego Świata, tylko Biblię Tysiąclecia czytałem. No i tutaj właśnie. O, się zakurzyło, widzisz? Nie widzisz, zakurzony teraz. Dawno nie czytałeś. Tak dawno nie zaglądałem do tych książek. No i mam te książki, dalej trzymam, ale już nie Ale czytam. już nie czytasz. Nie, nie No czytam. właśnie miałem się zapytać, Obrazki czy oglądam. jeszcze. I na przykład jeden obrazek mi to zwrócił uwagę, że ten obrazek przedstawiający Aha. zgromadzenie, na której to stronie jest. To jest na 280. Nie wiem, czy ty zobaczysz to, ale jak się przyjrzysz temu obrazkowi, to jest po prostu fotomontaż. Zwróć uwagę na Dlaczego, te, tak zwróć sądzisz? uwagę na tych ludzi i na Na ta, tych ludzi dalej? że tam się powtarzają ci ludzie, po prostu są Tych? wycięci i. O, których masz na Zobacz myśli? na ten parasol na przykład. Na ten Aha. parasol. I gdzie jest parasol jeszcze jakiś? Tu jest parasol, patrz, widzisz? Tu jest parasol, czy nie jest Jest, parasol? jest. I to jest ten sam parasol, widzisz? Dokładnie. To, widzisz? To jest po Zgadza. prostu To ta wycięte i. osoba też jest ta sama. Tak, to jest A to wycięte. masz rację. No, Widzisz? faktycznie, ta osoba się powtarza. To jest Zgadza się, fotomontaż. To no. jest fotomontaż po Faktycznie. prostu. Wycięte w pancie albo gdzieś i sklejone. No w Photoshopie może.
No i to jest taka właśnie, i taka jest organizacja. Część jest ładnie, a reszta to fotomontaż. Ale nie, wracając do tematu książek, tak, i filmów. No to muszę powiedzieć, że na przykład oglądasz film, będąc świadkiem Jehowy, i ty po prostu cały czas patrzysz. Ojej, tu jest przemoc. Ojej, tu jest, ojej. I zawsze masz jakieś wyrzuty sumienia, że widzisz coś nagle, co nie powinieneś widzieć. Albo jakaś scena erotyczna, albo jakieś coś. O, to już, o, Jehowa nie powinien, Jehowa będzie się oglądał. Coś ci się tam włączało takie. W momencie, kiedy jesteś świadkiem. Natomiast właśnie chciałem nawiązać właśnie do tego, kiedy już nie jesteś świadkiem, to właśnie masz to po prostu gdzieś. Widzisz i jesteś już odcięty od tej literatury, od tej ciągłej jakby, ciągłego wtłaczania ci, co jest dla ciebie dobre, a co nie. I masz po prostu wybór, tak? Widzisz, o, to mi się podoba, to no tutaj jakiś tam jest, no jak coś tam jest, jakiś seks, no dobrze, no to jest. No i tyle, i koniec. I nie ma problemu. I zauważyłem, że po prostu człowiek inaczej psychicznie, inaczej psychika działa. Po prostu, jeżeli ciągle się katujesz, ciągle się pilnujesz, no to ty możesz nie wytrzymać tego psychicznie, bo to wiesz. A w momencie, kiedy masz to gdzieś, to nie wpływa nawet to na ciebie tak. Bo ty po prostu widzisz jakąś przemoc, no jest. Po prostu przechodzisz, jest. Przechodzisz sobie nad tym do porządku dziennego. Po prostu, będąc świadkiem, zawsze się zastanawiasz, jak to wpływa na twoje zdrowie duchowe. Jeszcze w sumie pominąłem trochę jedną rzecz, bo chciałem się zapytać, jako świadek ty pracowałeś? Gdzieś tak... Miałem praktyki i miałem z tego pieniądze. Uczyłem. Ja głównie się uczyłem w tym okresie. Aha, ale dorabiałeś sobie, nie wiem, jakieś takie rzeczy? Nie. No z tego powodu, że to, co miałem, nie miałem dużo tych pieniędzy, ale to, co miałem, mi wystarczało na moje potrzeby i nie potrzebowałem. A to długo te praktyki? No 3 lata. 3 lata? 3 lata miałem. Aha. No, a potem znowu poszłem do szkoły. Był taki okres, że w momencie, kiedy zacząłem być świadkiem, to poszedłem do jakby szkoły zawodowej i tam były te praktyki, a potem już większą część czasu, kiedy byłem świadkiem, to się uczyłem też. Ja chodziłem do szkoły wtedy, do technikum, potem zrobiłem, potem poszedłem na studia, z których nie ukończyłem. Jakie to studia były? Rolnicze i leśna technologia, czy technikum rolnicze i leśne, coś takiego. Technologia rolnicza, leśna. Bo to było związane z tym, że ja już w tym kierunku miałem technikum, bo ja miałem hodowlane technikum związane z rolnictwem i dalej szedłem w tym kierunku. Ale na tych studiach zainteresowałem się, pierwszy raz się zetknąłem i zainteresowałem się od razu informatyką i komputerami. No i nie udało mi się na tych studiach, co miało już związek właśnie z tymi moimi psychologicznymi, tymi, tak, z tymi już, to już się psuło wtedy, tak, to już się wtedy psuło. No i co się stało? I zrzuciłem te studia właśnie między innymi z tego powodu i podjąłem technikum takie w kierunku informatycznym i to technikum skończyłem. I to technikum skończyłem też z dużym opóźnieniem, bo właśnie w tym czasie, kiedy robiłem to technikum, właśnie miała miejsce ta próba samobójcza. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, bo teraz na dzisiaj nie pracujesz. Nie, na dzisiaj nie pracuję, chyba że można powiedzieć, że zajmuję się jakimiś takimi dorywczymi właśnie związanymi z informatyką pracami. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, to ewentualnie... I tam jakiś ten grosz czasem wpada. A że dalej mam takie właśnie potrzeby niskie, że tak powiem, bo to mi zostało cały czas, to te grosze mnie zadowalają. No właśnie, bo te potrzeby też mnie interesują, to jeździsz do marketu, robisz zakupy, nie wiem. Nie, ja no, właśnie może na zły obiekt badań trafiłeś właśnie może, ale no, ja nie mam właśnie takich potrzeb jakichś takich wielkich. Ja z proste raczej rzeczy. Mam starą komórkę, mam MP3, żeby sobie posłuchać muzyki. Dla ciebie ważne, że jakieś pieniądze jakieś, w życiu, nie ma takiej. Nie. I komputer widzisz, jaki mam. No widzę. No. Oryginalny bardzo. Oryginalny, ale no, nie czuję potrzeby na przykład mieć lepszego komputera. Ten mi starcza i tyle. I tyle. Jeżeli chodzi, bo świadkowie chodzą tacy elegancy, zawsze tak ubrani w garnitury. Też śmigałeś w garniturze? Tak, śmigałem w garniturze. Często właśnie dostawałem garnitury od świadków właśnie. Aha. Także jeżeli gdzieś tam na przykład jakaś siostra miała jakiś lumpek sprowadziła czy coś, no to zawsze gdzieś tam wybrała jakieś lepsze rzeczy i ja miałem długie ręce i mi było ciężko dopasować w ogóle marynarkę do mnie. Zawsze były za krótkie, ale
A teraz ci się zdarza chodzić w garniturze? Tylko na jakieś wesele albo jakieś takie imprezy albo coś, ale nie, raczej nie lubię tego. Wtedy lubiałem, ja czułem się wtedy taki ten, a teraz mi się kojarzy to właśnie ze świadkami i tego nie lubię. Lubię właśnie jakieś takie luźniejsze rzeczy. A jak na dzisiaj postrzegasz Świadków Jehowy? Jak widzisz na przykład, nie wiem, zdarza ci się widzieć w ogóle głoszących? Masz kontakt z jakimś świadkiem? Kimś to jest świadkiem? No tu bym musiał nawiązać do mojego przyjaciela, który właśnie... Ja go poznałem jeszcze, jak był nastolatkiem. Zacząłem z nim głosić wtedy. I potem te kontakty utrzymywaliśmy mały czas. I w momencie, kiedy zostałem wykluczony, on wyjechał gdzieś. Już był dorosłym człowiekiem też. Wyjechał gdzieś tam na jakiś odległy teren, gdzie głosił też. I potem, kiedy wrócił, nawiązał ze mną kontakt. On sam nawiązał. On pierwszy. Wyszedł z inicjatywą. On wyszedł z inicjatywą i on mnie odwiedził w ogóle. Bo z tego, co wiem, to nie wolno tak. Nie wolno tak. I to było kolejna taka cegiełka znowu, która znowu przywróciła mi wiarę w ludzi, która pokazała mi, że pokazała mi coś takiego, może to strasznie zabrzmi, nie wiem, czy ja to mówiłem już, ale nie wiem, czy to było nagrywane, jak mówiłem, ale że ja byłem taki fanatyk właśnie. Ja byłem fanatyk. Gdyby to było odwrotna sytuacja, ja bym go nie odwiedził. Ja bym go nie wyciągnął do niego ręki. A on po prostu mnie znalazł tu, przyjechał do mnie i rozmawialiśmy długo i tak dalej. On po prostu, on nie widzi problemu tego. On nie widzi problemu, który cała reszta świadków widzi. Zna mnie na tyle, wiedział, że przede wszystkim wiedział, że ja nic nie zrobiłem takiego, którego, o co mogłyby jakieś mnie tam ludzie wśród świadków oskarżać, czy też mogłyby być jeszcze jakieś też plotki, bo też mogło tak być. Natomiast on wiedział, jaka jest prawda i dlatego też nie miał jakiegoś problemu, żeby mnie odwiedzać. Aczkolwiek dużo ryzykował i ja jestem pełen podziwu dla niego, dlatego że on był też sługą pomocniczym. I gdyby się dowiedzieli, że takie on robi manewry, to na pewno by go inaczej... Czyli to w tajemnicy gdzieś tam musiało być utrzymane. Tak, to było w tajemnicy, tak. On przyjeżdżał do mnie i gdzieś przeważnie znikaliśmy w lasach albo na łąkach i tam różne dyskusje prowadziliśmy. Także to był też człowiek, który właśnie odfanatyzował mnie trochę, bo ja mimo, że nie byłem świadkiem, ja byłem większym świadkiem niż on. Dziwnie to zawsze, ale byłem bardziej fanatyczny. On, może to wynika z tego, że on był od urodzenia świadkiem i on inaczej postrzegał to, a ja byłem jakby, ja to poznałem w trakcie życia i uznałem, że to jest prawda najwyższa, absolutna i tak dalej, a on może to traktował jako coś normalnego i dlatego inaczej to podchodził do tego. I w każdym razie on okazał się takim naprawdę przyjacielem i on naprawdę jako jedyny ze świadków okazał się dla mnie bratem. Taka głupia, może to brzmi. Dziwnie, ale... Wśród tylu braci okazał się jeden tylko. Reszta mi zostawiła. A myślisz czasami o powrocie? Myślałem o powrocie jeszcze 2 lata temu. 2010 rok chyba to był. I nawet chodziłem na zebrania. Na parę zebrań pojechałem. Nawet byłem na zgromadzeniu takim większym. Bo jeszcze wtedy wierzyłem. Ale właśnie wtedy, w tym okresie właśnie zacząłem... Jeszcze raz jakby przyglądać się świadkom, jakby jeszcze raz na nowo poznawać świadków i ich nauki. I przede wszystkim miałem już internet. Internet to jest taka potężna, to jest takie potężne narzędzie, jeśli chodzi o świadków. I tutaj trzeba tak powiedzieć o tym, że wiele jest bzdurnych, nieprawdziwych informacji o świadkach w internecie. Często są naciągane, często są wykrzywione i tak dalej. Takie informacje nieprawdziwe szkodzą świadkom Jehowy, którzy są, ale szkodzą im stamtąd wyjść, tak naprawdę, ponieważ taki świadek zobaczy taką informację nieprawdziwą i on od razu odrzuci tą informację i odrzuci od razu miliony innych, ponieważ uzna, że wszystkie są takie. A są informacje, są różne takie, szczególnie przez byłych świadków, albo najlepiej to, tylko ciężko na takie strony trafić, są strony, które są prowadzone przez aktualnych świadków, którzy oni tak, owszem, wierzą, są świadkami, chcą być świadkami, ale im pewne rzeczy się nie podobają. I na tych dopiero stronach można jakąś prawdę znaleźć o świadkach, tak naprawdę.
bo ci inni właśnie zawsze gdzieś przeginają. Ja właśnie między innymi właśnie dlatego odeszłem, dlatego że ja próbowałem, znaczy odeszłem mentalnie to było, czyli mówię o roku 2010-2011, kiedy próbowałem wrócić do świadków, próbowałem też ich bronić na łamach internetu i udzielałem się na różnych forach i tak dalej. I mi się to udawało. Na katolickich na przykład forach, oni mnie na przykład na katolickich forach banowali, ponieważ oni nie potrafili ze mną, nie potrafili znaleźć kontrargumentów. Katolicy dyskutanci nie mieli takiej mocy, żeby obalić świadków Jehowy. Ale ja zetknąłem się z innymi ludźmi też, którzy właśnie byli świadkami, albo byli już byłymi świadkami, i oni powoli, delikatnie właśnie zwracali uwagę na pewne rzeczy, które jednak tam nie pasują na przykład. I co mnie takiego zraziło? Szczególnie właśnie zraził mnie rok 1914. Jak już wcześniej powiedziałem, już wcześniej wiedziałem, że coś jest nie tak z tym rokiem. Natomiast świadkowie wierzą, że od 607 roku przed naszą erą, kiedy to miało miejsce według nich zburzenie Jerozolimy, że od tamtej pory minął jakiś tam okres czasu, oni obliczyli ten okres i wyszedł w 2014, że wtedy się zaczęły czasy końca. Natomiast jak się nawet weźmie Wikipedię, czy jakieś inne tam źródła, czy jakieś naukowe, historyczne książki, to wynika z nich, że zburzenie Jerozolimy miało miejsce nie w 607 roku. I można to udowadniać, i świadkowie to próbują, że jednak w 607 roku. I nawet ja bym się nawet przychylił do tego, tylko że problem polega na tym, że dlaczego przedstawiają tylko swój punkt widzenia, a nie przedstawiają punktu widzenia naukowego. Ja doszedłem do wniosku, że świadkowie postąpili ze mną nieuczciwie, ponieważ nie przedstawili mi drugiej strony, nie przedstawili mi drugich argumentów, z których ja i tak wcześniej czy później, i każdy świadek Jehowy wcześniej czy później, głosząc czy tam nie głosząc, zetknie się z tymi argumentami i nie będzie wiedział, co odpowiedzieć. To teraz sobie pomyślałem, jak w takim razie przygotowujecie uczniów swoich i jak przygotowujecie głosicieli przyszłych, którzy mają udowodnić, że to było w 607 roku przed naszą erą. Co prawda, można założyć, że... Ja nie mówię, historia się nie myli w tej kwestii i że świadkowie nie mają racji, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu oni, wiedząc o tym, że naukowcy, historycy, świeccy uważają inaczej, mówią, jakby to była prawda absolutna, jakby nie było żadnych wątpliwości co do tego 607 roku. I zacząłem właśnie wtedy mieć wątpliwości do całej organizacji, do całego tego ich sposobu rozumowania. I w którymś momencie kiedyś czytałem właśnie książkę. Ja odeszłem właśnie przez mentalnie, mówię o mentalności, mentalnym odejściu, takim psychicznym od świadków, bo mimo wykluczenia dalej byłem świadkiem, jak już wspomniałem wcześniej, że mentalnie byłem dalej, ale właśnie przez czytanie książek Świadków Jehowy. Przeczytałem taką książkę, było jakieś coś tam o Jeremiaszu i tam była taka ramka i tam było coś takiego, że znaleziono dowody na to, że Biblia jest prawdziwa, czy tam, że jakieś opowiadanie w Biblii jest prawdziwe. Ja czytam, jakie są te dowody, a tam okazuje się, że znaleziono monetę, która ma jakieś tam imię jakiegoś tam, jakiejś postaci z Biblii i tak dalej. Tylko pytanie teraz, dlaczego jest to dowód na autentyczność Biblii? To jest tylko dowód na to, że taka osoba opisana w Biblii jest, tak? Chodzi mi o sposób przekazania tej wiedzy, że to jest potwierdzenie prawdziwości Biblii. To nie jest potwierdzenie. To może być potwierdzenie, dlatego że... Tak, nie musi być. To może być potwierdzenie. I takich, wiesz, pierdółek jest mnóstwo u świadków. Słuchaj, jak twoje życie teraz wygląda z perspektywy czasu, też jak patrzysz na świadków? Czy chciałbyś może podsumować czas spędzony w organizacji? Czy chciałbyś jeszcze coś ważnego dodać, co ci umknęło być może, a jest dla ciebie ważne? Zacznę może od tego, jak to postrzegam. No już chyba wcześniej wspomniałem też, że no to był dobry okres. To był taki najlepszy okres chyba w moim życiu, kiedy ja miałem wszystko jakby poukładane. Człowiek potrzebuje mieć jakieś tory, jakieś wytyczne i wie, że to jest to. Ja wtedy wiedziałem, że to jest to, że ja idę tędy i że... I to było wtedy dla mnie dobre. No, to było do pewnego czasu bardzo dobre dla mnie i ja byłem szczęśliwy. I nie widziałem żadnych problemów.
No potem to się zaczęło komplikować, ale to wszystko nauczyło mnie jednak dużo. Bo nauczyłem się na przykład, komu można ufać, komu nie ufać. Nauczyłem się, że właśnie nie wszyscy ludzie, że nie można na przykład łatki nalepiać, to jest świadek, to nie jest świadek, ten jest dobry, ten jest zły. Nie ma czegoś takiego. W każdym człowieku jest jakieś dobre i w każdym jest zło. I nie ma takich rzeczy, że o, ten jest fajny, bo jest świadkiem. Poznałem wielu niesamowitych ludzi. Poznałem dużo ciekawych, interesujących osób. Ale w organizacji? W organizacji, tak, też. Bo mówimy teraz jeszcze o tym okresie, że... No i myślę, że to był dobry okres, chociaż no, skończył się, no, mógł się skończyć tragicznie. Ale to też mnie nauczyło właśnie. To nie wiadomo, jak to określić. Nie? Ale co tam jeszcze było, żeby było, nie wiem, czy... To znaczy, jak na dzisiaj, jak sobie dzisiaj, nie wiem, jesteś wśród ludzi, czujesz... A, no właśnie, właśnie. Jak na dzisiaj się czujesz po prostu, nie wiem, jako... Powoli, powoli właśnie zacząłem nawiązywać kontakty i znajomości, i też przyjaźnie z ludźmi z tak zwanego świata. Zacząłem się w końcu dobrze wśród nich czuć, bo to było takie coś, że właśnie jeżeli uważasz, że oni są źli, są z organizacji szatana, no to nie za bardzo się dobrze czujesz wśród nich. Nie? No wiesz, świadkowie uważają, że to są wilki, że wy jesteście wpuszczeni, tam jest werset taki, że puszczam was owce między wilki i teraz... A tu się okazuje, że to są... No są wilki, tak? Są, ale u świadków też byli. Też były wilki, tak? Które były gotowe mnie rozszarpać. Ale tutaj są też piękni ludzie. I poznałem naprawdę wielu takich ludzi, nawet w mojej miejscowości, która nie jest duża. Poznałem takich ludzi, którzy no, czuję, że są moimi przyjaciółmi, nie? I że gdyby coś, to będą przy mnie. Nie? Są tacy ludzie. I to jest... A wierzysz dalej w Boga? No z tym mam problem, ale to nie jest tak, że nie wierzę do końca, ale nie wierzę tak mocno. To znaczy, no, tam sobie jesteś, to sobie tam jest. Bądź sobie tam. Chcesz mi tam pomóc? Chodzisz gdzieś do jakiegoś kościoła? Nie. Zerwałem. Właśnie część świadków... Świadkowie są przede wszystkim... Znowu musimy wrócić do świadków. Są przekonywani, że tylko ich religia jest prawdziwa, więc jeżeli ty odchodzisz od świadków, a nie wypełnisz tej luki, a ja nie wypełniłem tej luki od razu innym, jakąś inną religią, to zostajesz bez religii, bo wszystkie inne są złe. Tak? Więc tylko jedna została prawdziwa, do której, która też jest zła, więc nie mam żadnej. No takie to jest, takie w skrócie. Chociaż część ludzi, z tego co tam czytam nieraz w internecie, odnajduje się w różnych jakichś wyznaniach protestanckich i ciekawie właśnie sobie żyją dalej, tak? Że jakoś tam znajdują Jezusa, Boga i czy zielonoświątkowców, czy... I... Jak to powiedzieć? Ja po prostu nie potępiam ani tych ludzi, ani tych, którzy są świadkami. Dla mnie, no, są. Sobie żyją. Ja wiem, że... I wierzę w to, że są szczęśliwi, bo ja wiem, jeśli chodzi o świadków, wiem, że byłem świadkiem i byłem szczęśliwy. I ja tego nie kwestionuję i nie kwestionuję ich wiary. Jest... Są to są, no. Tyle, no. Nie chcę na przykład, żeby ktoś tam był, nie był świadkiem, nie? Bo niektórzy tam toczą jakieś wojny wręcz, że... Żeby inni nie byli. Żeby inni nie byli, nie? A ja, dla mnie to jest obojętne, jestem obojętny. No, chcesz tej drogi spróbować? Chociaż myślę, że właśnie uczciwie by było ze strony świadków jednak powiedzieć o pewnych rzeczach, których nie mówią. Ale nie mówią, więc z drugiej strony dobrze, że są jakieś no jest jakaś krytyka w internecie, czy są jakieś publikacje krytyczne, bo wtedy człowiek może spojrzeć z drugiej strony. U świadków właśnie nie miałeś tej drugiej strony i to mnie dzisiaj z perspektywy czasu mnie to najbardziej denerwuje u nich. Bo gdyby była druga strona, no to człowiek ma okazję przyjrzeć się, tak? A tam jest tak, krew jest zła, wracając do krwi na chwilę, krew jest zła, są krw, bardzo zła, papież nawet miał przetoczoną krew i ledwie się z tego wylizał, natomiast są cudowne krwiozastępcze środki i jest wszystko pięknie, medycyna jest ładnie posunięta i tak dalej. Ale to jest tylko jakby propaganda, czyli mówimy o tej stronie złej, tu mówimy o tej stronie dobrej i zero innych argumentów. Natomiast prawda jest inna, tak, że jednak krew wielu ludziom jednak uratowała życie, jakby nie patrzeć, od której strony nie patrzeć. Jednak te krwiozastępcze środki nieraz nie są wystarczalne. Taka jest prawda.
jednak nie zawsze da się je zastosować. Czyli takie różne spojrzenie. Tak. Jakby się... A u świadków tak nie ma. U świadków masz jednostronne spojrzenie tylko. A o przyszłości myślisz jak w sensie zostania, nie wiem, no bo mieszkasz tu, jakiejś pracy o... Na razie o tym nie myślę, wiesz, bo jestem trochę taki w takim rozdarciu teraz i no trudno mi jest coś powiedzieć. Ja potrzebowałbym kogoś, kto by gdzieś mnie coś, ale wręcz pchnął tak, konkretnie pchnął, nie, że dlatego, że ja tak naprawdę z punktu widzenia czasu nie miałem okazji nigdy być dorosłym. Nigdy nie miałem okazji tego zaznać, dlatego, że w momencie, kiedy ja byłem jeszcze młodym chłopakiem i wchodziłem w okres dojrzewania i wchodziłem w okres dorosłości, przejęli mnie świadkowie. To oni mi mówili, co ja mam robić, co ja mam, gdzie mam iść i tak dalej. A potem, kiedy zostawili mnie, no to ja zostałem jakby dalej tym dzieckiem, którym byłem, zanim tam wszedłeś. Tak, i koniec. I nie mam jakby... Wiem, że może takie głupie to jest, ale ja tak to widzę. Nie, jest głupie. Tak mi się wydaje, że nie. No. Ja to tak widzę, więc, że to... I po wyjściu z organizacji nagle okazało się, że no, co tu dalej robić. Mhm. I na razie nie mam jakichś takich planów, ale zaczynam... Właśnie, to jest kolejny taki element, który uważam, że to spustoszyło trochę i pustoszy... Może to akurat na mnie to tak podziała, może na innych nie działa, ale spustoszyło moją psychikę pod tym względem, że u świadków nie możesz mieć tak naprawdę swoich celów własnych. Wszystko jest podporządkowane organizacji. Ty musisz przeć naprzód, ty musisz jak najwięcej głosić. Wszystko to, co ty tam lubisz, twoje czy nie lubisz, możesz mieć hobby. To nie jest tak, że tam nie wolno ci mieć hobby, czy nie wolno mieć ci planów na przyszłość, ale chodzi o to, że ja nie miałem takich, ponieważ mi zostały jakby dane, tu masz iść w tą stronę. Ja chciałem robić tam karierę, chciałem być sumą pomocniczym, chciałem karierę w cudzysłowie. Chciałem być starszym zboru, chciałem być, potem ja chciałem w ogóle iść do Nadarzyna, w ogóle taki miałem plan. I być tam w tym biurze głównym świadków. Takie miałem plany. No i teraz nagle nie ma tych planów. Jakie mam dalej mieć plany? No muszę... Stałem się teraz jakby w takiej sytuacji, kiedy muszę zacząć na nowo budować swoje życie i na nowo odbudowywać wszystko. I to jest takie... 10 lat zostało... Przez 10 lat, może więcej troszkę, pobytu u świadków doprowadziło to do tego, że potem 10 lat musiałem porzucać świadków, już w momencie, kiedy już u nich nie byłem, a teraz prawdopodobnie 10 lat będę budował swoje życie dalej i co dalej chcę robić. No, tak mi się wydaje, że to takie okresy są. Ale zacząłem mieć na przykład takie sobie swoje marzenia. Chciałem mieć na przykład teleskop, bo interesują mnie gwiazdy i myślę, że kiedyś, jeżeli będę miał taką możliwość, to sobie takie coś sprawię. Że... No są, niedrogo już można. Znaczy, no taki lepszy, to wiadomo. Tak. I to takie, albo na przykład aparat, żeby robić zdjęcia. Bo lubię robić zdjęcia na przykład. I czy przyrodzie, czy w ogóle. I to są takie głupoty może, ale wiem, że to, że życie się właśnie składa z takich głupot, nie? A właśnie u świadków będąc zapominasz o tym, ponieważ tam nie masz miejsca na takie głupoty, bo tam jest organizacja, jest ogólnoświatowa działalność i to jest ważne, nie? Także muszę jakby na nowo, właśnie muszę na nowo nauczyć się żyć. To jest mój taki problem. Ja o tym wiem, ja jestem świadomy tego, że... No ja ze swojej strony chciałem ci podziękować za rozmowę, za te wyczerpujące odpowiedzi na pytania i życzyć powodzenia w tym. Halo, halo, jeszcze nie uciekajcie, bo chciałbym jeszcze zająć wam kilka minutek. Przede wszystkim na końcu chciałem podziękować temu, który przeprowadzał ten wywiad. To jest Michał. Michał jest studentem ze Szczecina. On tam kończył socjologię i właśnie przeprowadził taki wywiad, pisał pracę o świadkach Jehowy czy coś takiego i dlatego ten wywiad powstał. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć tak, że ten wywiad był w 2014 roku przeprowadzony i od tamtej pory bardzo wiele rzeczy się już pozmieniało. Poza tym, no na przykład niektóre z tych moich marzeń się spełniły w jakiś tam sposób.
Poza tym w tym wywiadzie nie ma jeszcze tak podkreślonych moich uczuć, które towarzyszyły mi po wyjściu z organizacji. To jest właśnie też taki dosyć ciekawy motyw. I jak sobie z tym wszystkim poradziłem. I chciałbym o tym opowiedzieć właśnie w takim jakby dodatku w omówieniu tego wywiadu. I to już w następnym czasie. Natomiast to nie będzie koniec cyklu o Świadkach Jehowy. Jeszcze mam zamiar zrobić film o najważniejszej nauce Świadków Jehowy, według mnie. Piszcie w komentarzach, jaka według was jest, jaka według was może być najważniejsza nauka Świadków Jehowy. Ja właśnie zrobię film, według mnie, jaka jest najważniejsza. I jeszcze chciałbym taki temat podjąć, jak Świadkowie Jehowy a ateizm. Dlaczego mówi się o świadkach, że są wytwórnią ateistów, czy też produkują ateistów. Też chciałbym tak jakby liznąć ten temat. I na koniec chciałbym podsumować ten wywiad najważniejszym według mnie zdaniem, które tu pada na końcu, że owszem, podsumowując tak ogólnie, na pewno zauważyliście tą główną myśl, że pobyt u Świadków Jehowy jest właściwie super sprawą, ale wiąże się z ryzykiem, że po prostu będziesz z jakiegoś powodu musiał któregoś pięknego dnia odejść od Świadków Jehowy, albo zostaniesz wydalony, albo sam będziesz musiał odejść, będziesz czuł taką potrzebę, by odejść. I wtedy zostaniesz jakby sam i będziesz musiał nauczyć się żyć na nowo. I to jest kwintesencja tego wywiadu i kwintesencja w ogóle pobytu u Świadków Jehowy. Teraz chciałbym wam podziękować za wysłuchanie i zaprosić, o ile będę robił jakieś tam dalsze filmy, o ile będziecie chcieli je oglądać, słuchać. Także trzymajcie się, aby do wiosny, jak to mówią. Na razie, cześć!